Strategia numer 3 nazywa się Allegro. Ale powiem wam, jak ja rozumiem Allegro. I napiszcie mi proszę w komentarzu, tak szybko, jaki był najdziwniejszy przedmiot, jaki zamówiliście na Allegro. Najdziwniejsze rzeczy, które ktoś kupił na Allegro. Szczury mrożone. Dariusz sobie kupił czarny gumowy penis. Spoko. Algi japońskie na przykład. Dziś naczynie do samochodu. Ja sobie kupiłem wczoraj... Uwaga, skupcie się. Fotelik samochodowy. Normalna rzecz, nie? Dla czułały. Kupiłem wczoraj fotelik samochodowy dla czułały. Czuła to jest taki pies, który wygląda jak wiewiórka. Jest taki mikro. Czemu o tym mówię? Na Allegro są wszystkie rzeczy, jakie sobie tylko możecie wyobrazić i te potrzeby są wbrew pozorom niszowe. Gdy zobaczymy aukcję tego siedziska dla psa, fotelika, małego psa, tutaj gość sprzedał na tej aukcji 150 kilka sztuk tego. Myślę sobie, okej, to jest dobre. I teraz, co ja mogę z tego przykładu Allegrowego wyciągnąć? Jeżeli istnieje jakiś produkt, na Allegro możesz zobaczyć, ile osób go kupiło. Im więcej osób go kupiło, tym większa szansa na to, że jest na to rynek. I miałem taki ciekawy case wczoraj, że na Instagramie zapytała mnie jedna followerek moich instagramowych, co może mi zaproponować do sprzedaży, bo zajmuję się sprzedażą rzeczy dla zwierząt. Mówię, idealnie, kupię od niej taki fotelik. Ona mówi, nie mam małego, mam sam duży, dla dużych psów. Mówię, no mój waży tyle co nic. Wystarczyło wejść na Allegro, wkleić zdjęcie produktu do swojego sklepu, albo na ten Instagram. Ja bym to kupił u niej. Czemu nie kupiłem? Bo ona nie wiedziała, że dla mnie istotniejsze jest szybkie, wygodne kupienie właściwej rzeczy niż szukanie tego na Allegro. Więc możesz szukać rzeczy, które są już na Allegro, te mają wysokie rankingi, to są w twojej ekspertyzie, bez posiadania ich dzisiaj, możesz je zamówić jutro i dać czas dostawy o dzień dłuższy. A do tego dodać wartość nadrzędną, dodatkową, jaką jest doradztwo, co wybrać. Ja nie chcę musieć szukać tego po stronach internetowych, tylko chcę to zamówić, móc zamówić szybko. Chciałem ci zamówić książkę, którą będziemy chyba też dodawać do naszej oferty OSM Power. I nie kupiłem jej dzisiaj, bo jak sortowałem na Allegro dostawa natychmiast, no to i tak chciałem mieć książkę jutro, czyli zamawiam rano, mam książkę jutro, to nie było żadnej opcji na tę książkę jutro, tylko na poniedziałek albo wtorek. Więc fuck off, nie zamówiłem w ogóle tego. Jeśli ten problem zabieracie, produkt, tak się walczy z Allegro, dając lepszą obsługę, szybszy czas dostawy, patrząc, co jest w trendach i nie potrzeba żadnego narzędzia, żeby to samemu wytypować. Patrzysz tylko, kto ma popularne aukcje. Punkt czwarty, strategia numer 4 to trendy na kolejny rok. Przez trendy rozumiem, to mogą być wideo, artykuły, podcasty, które mówią o trendach w przyszłość. Mądrzy ludzie analizują przyszłość albo analizują obecne trendy poprzez analizę Google, w narzędziu do Google AdWordsów czy do Google Trends i pokazują, co według nich będzie trend, czyli co będzie modne, popularne, bazując na liście słów kluczowych, które ludzie pisują w Google. Więc macie narzędzie takim jest jak narzędzie do Google AdWordsów, a czy Google Trends i tam widzicie, ile osób ci wpisało hasło Chihuahua na przykład. Jak sobie piszecie Trends for 2021, to zobaczycie serię wideo na YouTubie, które są o tym, gdzie ktoś pokazuje wam, co według niego będzie trending w biznesie online na przykład. No i mam teraz gotowy produkt, pomysł, albo produkty i pomysł na koncept, na biznes, którego sam byłbym klientem. Więc jak zrobisz to w Poznaniu, pod Poznaniem, kupię taką usługę. Nazywa się to Pop-up Picnics. I wpisujesz sobie taką frazę w Google i patrzysz, jakie strony w tej tematyce dochodzą. Cały koncept polega na tym, że teraz trudniej jest jeść w knajpach, bo są zamknięte, albo podziemne, albo są na wynos, jesz w tym styropianie, ale no nie ma zakazu zjadania, znaczy jest obowiązek jedzenia na zewnątrz. I zaraz będzie wiosna, lato, będą ludzie szukali ciekawych możliwości spędzenia czasu. I pop-up picnics to są organizacje pikników w fajnych miejscach. Czyli załóżmy sobie, że jest jakiś las czy plaża pod Poznaniem, nie wiem, w Biskupicach na przykład taka jest i zamawiasz sobie pop-up piknik na godzinę 15 we wtorek i taka firma ogarnia ci koszyk piknikowy, koc, jakieś małe poduszki, małą ławkę, masz gotowe wszystko. Jak kończysz, wstajesz, oni też sprzątają wszystko. Genialny pomysł, to taka restauracja w terenie. Dogadujesz się fajnymi restauracjami w okolicy, mogą to być trzy różne restauracje po różnych częściach miasta. I oni przygotowują ci wszystko. Żarcie,
naczynia, mają jakieś też pewnie małe meble i ty znowu usługą concierge im to dostarczasz. Sposobem na zwalidowanie tego jest to, że mówisz od znajomych, kto chce. Jak zbierzesz 1, 3, 5 zamówień na taki piknik grupowy, 5 razy po 50 zł, po 70 zł, to robisz pierwsze demo. W tym pierwszym demo robisz zdjęcia, robisz wideo, relacje i kolejne osoby pytają, hej, a może mi też to ogarniesz? I na takim jednym pikniku, a przecież może ich być równocześnie 10 w jednej lokalizacji, możesz spokojnie zarobić 3000 przychodu i zgarnąć 1000 zysku. Może nawet trochę więcej. Pomysł na upsell, możesz tym ludziom sprzedawać gotowe rzeczy, które mogą sobie sami wziąć do domu później. Możesz wstawać same gotowe kosze piknikowe. Gdy ktoś sobie przyjeżdża do restauracji, bierze cyk, cyk, cyk. Możesz zrzeszyć restauracje, które chcą do tego się dołączyć. Możesz od nich brać opłatę. I tak dalej, sky is the limit. Pomysł mega turbo zajebisty. I to jest przykład tego, jak używać trends. I znowu, daję wam turbo wędkę z dokładną rybą o nazwie Papa Picnics. Mówię, że będę klientem na to, więc zróbcie to i chętnie z tego skorzystam. I zaproszę nawet moich znajomych i zrobię z tego relacje i pokażę w Instagramie i tak dalej, i tak dalej. I strategia numer 5. Kto był taki sprytny i notował i pracował ze mną, nie tylko słuchał, to już tą strategię mógł sobie wyłapać. Strategia na nowy produkt jest to, co już działa i szukasz wartości dodanej. Przykład z warzywniakiem, przykład z piknikami, przykład z templateami. Co wartością dodaną u mnie może być? Wartością dodaną w OS Empower jest to, że macie do książki webinar, do kursu książkę, macie darmową telewizję OS Empower, która jest na kanale YouTube'owym Marcina Osmana. Macie darmowe miliardy materiałów. I to jest budowanie wartości dodanej, która buduje zaangażowanie, relacje, wdzięczność. Macie błyskawiczną dostawę, czyli zamawiając do południa jednego dnia, macie książkę kolejnego dnia na 99%. Jest fajne opakowanie, jest sprawny proces, łatwa rejestracja, aktywny messenger i mój Instagram w odpowiedziach na te zamówienia, na wasze pytania. Często mi się zdarza również na Instagramie dostać pytanie, którą książkę polecam. No to mówię, którą książkę polecam i ta osoba zamawia to. Albo ludzie piszą, no dobra, okej, spoko, może mi to wysłać? No to przyklejam ręcznie historię rozmowy na czacie instagramowym do mojego magazynu i mówię, wyślijcie te książki na ten adres za pobraniem i właśnie sprzedałem 4 książki przez Instagrama. Dużo takich mikroaktywności powoduje, że to wszystko działa i to są rzeczy, które zadziałają, jeżeli odrzucisz w ogóle wymówkę nie mam czasu oraz odrzucisz rzeczy, które są zabieraczami ci czasu. Czyli to ciągłe pytanie, jak ja mogę jeszcze bardziej zwiększyć wartość tego, co moja społeczność może otrzymać. Mamy platformę do e-booków, więc teraz kminimy, dobra, co zrobić, żeby ona działała w formie takiej aplikacji, żebyś mógł sobie tego, sorry, audiobooki i e-booki, teraz mówię o audiobookach, naszej aplikacji włączyć, zastopować, rozpocząć słuchanie od tego miejsca, gdzie ostatnio skończyłeś i to właśnie dożyliśmy w tym tygodniu. Jest to zupełnie przezroczyste. Jeśli masz jeden produkt, zwiększysz swoje przychody przez to, że pojawią się w twojej ofercie produkty innej firmy, ale komplementarne do twojego, czyli w ofercie OS Empower masz książki nasze, ale masz również książki innych ludzi, innych wydawnictw. I to powoduje, że klient po prostu ma więcej opcji na wydanie u nas pieniędzy i to jest absolutnie bezcenne. Podasz może jakiś przykład z biznesu mody. Widziałam, że u ciebie też odzież się pojawiła. Chciałem zrobić t-shirty i bluzy i zrobiłem sobie t-shirty i bluzy z napisem Hustler, to jest z przodu, bluza z napisem też Hustler. Mega wysokiej jakości, więc one są trochę droższe niż t-shirty zrobione w jakimś Bangladeszu. Mega jakości, zajebiście wyglądają, sam w nich chodzę i mają wysoką jakość. I teraz w momencie, gdy ja się pokazuję w tych ciuchach, no to ludzie składają zamówienia. Skoro i tak sam ich używam, no to i tak ludzie przy okazji to kupią. I to nie jest tak duża liczba sprzedanych egzemplarzy sztuk jak książek, bo to jest moja specjalizacja, ale obok tego kapie, kapie. Jestem fanem ogromnym takiej strugi różnych przychodów. I nawet jeżeli ktoś u mnie, tak zauważa tutaj TJ, u mnie kupi ten t-shirt z rabatem, ja na to zrobiłem 3 zł, to on nosi moją rzecz z moją metką i dostaję, wczoraj dostałem zdjęcie gościa, który sobie kupił bluzę i wysłał mi fotkę. Ja patrzę, też fotkę sobie wrzucił na
swój Instagram i ktoś go pyta, gdzie tę bluzę można kupić, to prowadzi do tego, co my robimy. To może być print on demand, czyli masz projekty, klikasz i dopiero wtedy ktoś ci to produkuje.